Zaczynamy okres Wielkiego Postu. Przyjmujemy dzisiaj dar popiołu na nasze głowy. Słyszymy te słowa, że prochem jesteśmy i w proch się obrócimy. Zachętę do tego, żebyśmy się nawracali, wierzyli w Ewangelię. A w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, czytamy zachętę. Pojednajmy się z Bogiem w imię Chrystusa. Po co, żeby nie przyjmować łaski Bożej na próżno? To jest czas upragniony, to jest czas zbawienia. Co to znaczy? Że dostajemy na ten czas szczególną łaskę. Gdzie ja widzę Boga, który do mnie przychodzi? W jaki sposób? Może to jest też taka nowa odsłona. Może to jest szczególnie skierowane do tych, którzy od dłuższego czasu już nie doświadczają łaski Bożej, czy im się wydaje, że Pana Boga pogubili. Jeżeli to jest ten czas upragniony i jeżeli to jest ten dzień zbawienia, to gdzieś tam w naszym życiu ten Bóg jest obecny. Tylko pytanie właśnie gdzie? Czy ja, zaczynając Wielki Post, decyduję się Go szukać? Jeżeli On daje łaskę na ten czas, to musi gdzieś być. I ma odpowiedź na tę sytuację, która jest dzisiaj w moim życiu. Przychodzi z bardzo konkretną łaską. Bardzo chciałbym na początku tego Wielkiego Postu was do tego zachęcić, żebyście byli uważni, żebyście słuchali, nasłuchiwali, skąd Pan Bóg przychodzi. Bo tam naprawdę jest złożona ta łaska, która jest mnie, konkretnie mnie, potrzebna. Nie tylko na ten upragniony czas, święty czas Wielkiego Postu, ale też to jest łaska, która jest na całe moje życie. Tak jak powiedziałem, szczególnie mówię do tych, którzy mają poczucie, że zgubili Pana Boga, czy że już od długiego czasu nie doświadczają Jego łaski. Nie bójcie się szukać. Szukajcie, a znajdziecie. Mam ten przywilej, że moi bracia mają małe dzieci i to są takie piękne obrazki, które mogę obserwować, szczególnie wtedy, kiedy oni się bawią z nimi. Chyba jest taka jedna zabawa, którą bawią się z niemowlakami chyba wszyscy, mianowicie, że pokazują się im i zakrywają. Podobno wtedy, kiedy człowiek się zakrywa przed takim niemowlęciem, to niemowlęcie odbiera to, jakby ten człowiek w ogóle nie istniał i nagle się zjawia i istnieje. Człowiek żyje właśnie w ten sposób, bo człowiek żyje w oczach innych ludzi. Możemy się przed tym zbraniać, czy nie, ale my żyjemy w oczach innych ludzi, bo jesteśmy zwierzętami stadnymi i stworzonymi na obraz Boga, który jest więzią. Bardzo często ciągle coś robimy, chcemy udowadniać i nasza tożsamość bardzo zależy od tego, jak inni ludzie nas postrzegają. O tym mówił też święty Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale, w 6 wersecie, że człowiek może stać się niewolnikiem oczu. Mówi o niewoli oczu. To jest taka niewola spojrzenia innych, kiedy ja uzależniam się od pustej chwały, w jaki sposób mnie ludzie odbierają. I to jest jakieś zagrożenie. Bo jeżeli kogoś ktoś nie widzi, to ten człowiek nie istnieje. Mądrością jest to,
żeby usłyszeć refren, który w tej Ewangelii się pojawia. Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To jest ciągłe odkrywanie, że moje bycie, moja tożsamość jest oparta przede wszystkim na wzroku Boga, który przez ten wzrok podtrzymuje mnie w istnieniu i nadaje mi tożsamość, ale to może odkryć tylko dziecko Boże. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.